postanowiliśmy odbyć tutaj w naszej szkole, ponieważ biblioteka dla niemożliwie prowadzi akcję, cała Polska czyta dzieci. Do tej akcji dołączył się Reksio właśnie w postaci. Prosimy o klaski. Taki oto Reksio przybył z księgarni Starnobrzega. Księgarnia nazywa się Nowa. Po to, by czytać i promować czytelnictwo w szkole podstawowej w Zawichoście. Na dzień dzisiejszy przygotowałam, bo zastanawiałam się, jaką bajeczkę wam przeczytać, ale bajeczka jest bardzo piękna i bardzo ładna, zarazem zapomniana. Może wydaje mi się, pod tytułem Śniegowa dziewczynka. Posłuchajcie. Dosyć długa bajeczka. Jeśli będziecie się nudzić, to prosiłabym, powiedzcie, że już dosyć. Kościół. Dawno, dawno temu, gdzieś daleko za górami, za rzeką, żyli sobie mąż i żona. On był smutny, smutna ona. A gdzie smutku tych przyczyna, czyja sprawka, to i wina. Skąd ta rozpacz, kto odgadnie, wszak mieszkali bardzo ładnie w urokliwej małej chatce, co na górze stała łapce. Dobrym się cieszyli zdrowiem i bogactwem, coś się zowie. Mieli dwie łaciate krowy, tuzin kurek kolorowych, różowiówko, psotną świnkę, psa i świeżka za kominkiem. Lecz choć świerk wesoło cykał, nie cieszyła ich muzyka. Mąż był smutny, smutna żona, bo ich córka wymarzona, ten kochany słodki strzep, wciąż nie chciała przyjść na świat. I czekali już od lat. Mąż kapuści dziecka szukał, każdy błąbek spukał, spukał, lecz w nieznanej mu przyczyny nie mógł znaleźć tam dzieciny. Żona zaś codziennie z rana prób ten pnęła do bociana, bądź, uproszę cię, raz już dziutkiem rusz, dzieciem przynieś nam malutkie, lecz w wieści wciąż miał złe. Dziś nic z tego, tle, tle, tle. Raz spotkali się z kukułką. Wszak z kukułki nieźle żółko. Ta jednak odkrywała jajka wróblom już rozdała. Siedli w chatce mąż i żona. On był smutny, smutna. Ona nie wysłuchał nikich życzeń. Przyszła zima, nastał styczeń. Z nieba śnieżek biały spadł. Opatulił kołdrą świat. Przykrył też maleńką chatkę. Komin, dach i kurzą łatkę. A przekazło nie do wiary, czy to aby nie są czary? Tam dziewczynka stoi mała i choć jest ze śniegu cała, ta uśmiecha się jak żywa. Zobacz, rączką do nas kiwa. Przecież ona na nas czeka. Mąż nie wahał się, nie zwlekał, lecz wyskoczył ścieżka biegiem, choć sypało gęstym śniegiem i dziewczynkę wziął w ramiona, wnet nadbiegła równie żona. O, córeczko, jesteś wreszcie. Myśmy lat czekali 200. Tak mamusia powiedziała córeczki. A śniegowa cud dziewczynka zakręciła w tańcu młynka, zakręciła warkoczami, więcej nie będziecie sami. Byli sobie mąż i żona. On był rad, wesoła, ona. Tańcowali więc oberta, kotły dziwnie na nich zerkał i kręcili piruety, świnka na to, kruk, orety. Wirowali w tym galopki, przechadzili psiankę w kropki, obtańczyli i mazura, aż ze strachu zbladła kura. Wybijali ze szkołce wszystko w małej tej chałupce i nie było ani pisz, bo śnieżynki nie kurili. O, szczęśliwi byli bardzo. Bo śniegowa ta dziewczynka, choć maleńka jak kruszynka, choć ważyła tak niewiele, to zmieniła im w niedzielę. Każdy czwartek, piątek, wtorek, dzięki niej radości worek, wnet rozsypał się po chatce, co na kurzej stała łapce.
Biały siła ciatek krowy, brykał kurczak kolorowy, spawoliła wstopna świnka i świerszcz wyjrzał zza kominka. Rozprostować czas już nogi, wkrótce w izbie tej ubogiej. Znów skrzypeczki było słychać, och jak miło, piesek zdychał, gdy tańcował ze śmieszynką i z różową wsobną świnką. A co na to mąż i żona? On już nogi miał jak z waty, ona siadła w kącie chaty, roześmiali szczęśliwi, choć od tańca ledwie żyli. Tak minęły styczeń, luty, mroźne, białe, lodem skute. Wkrótce wiosna zajrzy do nas, zadrżał mąż, struklała żona. Wszaku córeczka i ich wyśpiona, to niezwykła jest dziewczynka, lecz śniegowa okruszynka. Takie same okruszynki, jakie my jesteście dla swoich rodziców. Popatrzyli zatroskani na śnieg, sople, na bałwany i na córkę swą radosną. Trzeba ukryć ją przed wiosną, więc zawarli drzwi swej chatce, co na górze stała ławce i spalili kalendarze. Lecz tak wnet nadszedł marzec, a z nim tęcza i skowrony, jasne chmurki roztańczone, rozbrykane cople burze, kapuśniaczki i kapurze. Mamo, tato, spójrzcie na to! Śnieżka aż klasnęła w dłonie, jakie grusze i jabłonie. Och, a wokół dużej łatki pachną już wiosenne kwiatki. Spodobały jej się róże, ciepły wierszy i kałuże, pszczółki, znaczki i motyle, co rozmawiał z nią przez chwilę. Zachwyciła się też deszczem. Hej, deszczyku, badaj jeszcze! Deszczyk szepnął. Kap i wprost na dziewczynkę spadł. Był rzęsisty i cieplutki. Zmoczył je maleńkie wódki, stropił nosek i warkoczek, wkrótce całkiem ją przemoczył. A co na to mąż i żona? On zmartwiony, smutna, ona. Wnet śnieżynka nam stopnieje, wszak ze śniegiem tak się dzieje. Lecz dziewczynce to nie w głowie, nie stopniała, nie w połowie. Czyżby nowe jakieś czary? Rób Patrycja. Nie, to są miłości dary. Odkąd mamę ma i tatę, świerszcza, psa, cieplutką chatę, to nie kruchą jest śnieżynką, tylko zwykłą już dziewczynką. I wciąż mieszka w małej chatce, co na górze stoi łapce. Morał z tejże bajki taki, że rodzice śnieżynkę bardzo miłością ją, prawda? Tak, bardzo miłością, bardzo ją kochali, dużo miłości jej przekazywali. Śnieżynka uratowana i została z nim na zawsze. Czy bajeczka ta wam się podobała? Tak! Była taka wybrana przeze mnie, bardzo, można powiedzieć, z jednej strony zapomniana, przeze mnie też i przez was też na pewno, zapewnie też. Tak? Tutaj chciałabym jeszcze wam przeczytać coś. Chcecie dalej? To mam sobie taki wiersz, taką rymowankę pod tytułem Sup. Jako, że mamy blisko Wisłę, chodzimy na spacer na Wisłą, prawda? Masz taką książkę, bardzo się cieszę. Czytam wiersz pod tytułem Sup. Mieszkał w Wiśle, oczywiście naszej Wiśle, sług wąsaty, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe strzele, do mnie, młodzi przyjaciele, dni powszednie i w niedzielę na życzenie mnożę, dzielę. Odejmuję i dodaję, i pomyłek nie uznaję. Każdy mógł więc przyjść do suma i zapytać, jaka suma?
asów. Jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc teraz przybył Lin z daleka i powiada. Drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć 0 od 10? Sum uśmiechnął się z przekąsem. Liczy, liczy coś pod wąsem. Wąsu miasty jak u suma, a sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym jeden, może 10, może 1. Upłynęły 2 godziny. Sum z wysiłku jest już siny. Myśli, myśli, to dopiero od 10 odjąć 0. Wiecie, od 10 odjąć 0 do 10. Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem, już 1. Nie, nie 1, 10 chyba. Ach, ten Lin tak wstrętna ryba, a Lin szydzi. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały. Wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, a sum chudnie, 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 ale się przejął strasznie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę. Koniec wierszyka o sumie. Jak nam się słucha? Ja mam takie kalendarze z wierszykami i teraz nie odbywam. Tak? Teraz tak nie odbywam. Dzisiejszym spotkaniem chcę was zachęcić do czytania. Usiądźcie ładnie z krzyżem. Czytanie rozwija, pozytywnie wpływa na nasz umysł. Wiecie o tym. Czytanie co robi? Pobudza wyobraźnię, tak? Rozwija umiejętność wysławiania się. Nie robimy też błędów, jak czytamy książki. Wyrabiamy cierpliwość, czytając książki, tak? Co jeszcze? Czytanie uczy myślenia. Czytanie uczy myślenia. Ja tu przygotowałam 7 zalet książki i mam takie pytanie. Znam tu taką dziewczynkę, znam bardzo dużo dzieci, jak dzieci przychodzą do biblioteki. Czy ta dziewczynka zechciałaby przeczytać choć jedną zaletę, 7 zalet książki? O, może ty, tak, poprosimy, stań, stań. Pójdę Iza. Przeczytaj. Książka pomaga nam rozumieć inny. Lektura z książek pyta nas inne etapy innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych. Buduje tolerancję dla innych kultur i wypowiedzą o sobie w tym stworzeniu. Bardzo pięknie. A Izunia przeczyta? Wstań ładnie, Iza, wstań. Wybierz Iza jedną. Może być drugą? Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju, daje pracę wielu ludziom, pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom. Literaturę dziecięcą można również eksportować, przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicę. Pięknie. I coś jeszcze wybierzesz? No, jeszcze jeden. Książka rozwija myślenie, dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat. Dobrze, dziękuję. Miłosz. Miłoszek. Ale ładnie wstań, Miłosz. Wstań, Miłosz. Przodem do pani, poproszę. Przodem do pani. I do dzieci.
Proszę bardzo. Proszę. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym, buduje pomoc między pokoleniem. Pani, to już można wyłączyć.